Pracownicy Głównego Urzędu Statystycznego ustawili namiot z trzema stanowiskami obsługi klienta. Przypomnijmy, że spis jest obowiązkowy dla wszystkich pełnoletnich Polaków. Większość ludzi jednak się obawia takiego spisywania się przez internet, czekają na rachmistrza, a rachmistrz przychodzi tylko w przypadkach takich szczególnych, bo rachmistrzów mamy w tym roku w tym spisie niewielu, dlatego że obowiązkowym spisem jest tak zwany samospis przez internet. I tutaj oczekujemy jak największego zaangażowania ludzi, ale to wiadomo, do tego jest potrzebna i akcja promocyjna, i taka informacyjna. Z mobilnych spisów najczęściej korzystają seniorzy oraz osoby, które nie mają dostępu do internetu. Osoby, które no nie są na co dzień obyte z internetem. Osoby, które się często obawiają, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, czy ochronę danych tych, które podają. Natomiast, tak jak powiedziałem, w większości to są już seniorzy. Przypomnijmy, że do 30 września każdy z nas może się spisać przez internet lub stacjonarnie w Urzędzie Miasta lub Gminy, gdzie utworzone jest specjalne stanowisko.